Siemano, siemano, witam widzowie bardzo serdecznie. Jak widzicie, ja dzisiaj już w mojej bluzie. Mój strój mogłem oddać pewnej innej osobie, a mianowicie tu jest taki jeden, co się stawiał i dzisiaj, prawda, będzie się stawiał na baszczych przed nami. Halo, pokaż się, pokaż. Aha, dobra. Jest, gdzie jest Dave? Dave'son! Halo! Siemano mordeczki, jesteś siemano, strony siemano. Ja, Dawid, Dave, kochanek, co jest potulny jak baranek, a tutaj mamy zamkniętego frajera. Ale rymy. Dobrze, widzowie, w dzisiejszym odcinku... No, mów. Ja mam wodę. Jaką masz wodę? Widzisz, mam wodę. Nie widzę. Gdzie? Nie słyszałeś? Nie. Mam wodę. Jeszcze raz. To z maszynego. Pełno skrytych rzeczy po kapsi, wiesz? A jeszcze raz zrób tą wodę. Nie, bo już jest pełne. Dobra, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku ten więzień zwany... Kurczę, może przestać mnie bić? Palionem będzie spełniał nasze życzenia na jednym bloku. Będziesz robił to, co my ci powiem, rozumiesz? Ja ci powiem, że ty masz skoczyć w przepaść, a ty po prostu z uśmiechem na twarzy to zrobisz. No i tak, teraz z uśmiechem. No dobra, dobra, zobaczymy, że ty tak nic nie masz, twoja wyspa też jest opustoszona. Dobra, wypuszczam go, ale no, wiesz, ty już jesteś oznakowany tym swoim strojem. Proszę oddać to... No bo ten, wiesz, ja miałem skrzynkę, a wy o tym nie wiecie. Nie ma... Ale się zrobił po prostu, ja nie wiem, Filip, no czy ty jesteś, kurczę? Zapomniałem, że ma ten obsydian. Dobra, patrz, gdzie on uciekł, patrz, gdzie on. Dobra, na górę, no to ładnie. Bądź tak, grzywny my ci nie chcemy robić, ja ci to tak. Nie powtórzę. Ale my chcemy osłabić Marka. Właśnie, to jest nasz jedyny cel. Ja mam jedno serce, ja wystarczy skoczę. Ale słuchaj, proszę cię bardzo, skacz. No to bądź kulturalny, kliknij w to łóżeczko. No, no i spadaj. Zrzuć go ten. Jest spadł. No i elegancko, no i fajnie. No i teraz, jest... Słuchaj, ogólnie sprawa wygląda, Paweł, tak. Dobra. Nie chcesz zrobić eksperymentu społecznego? Nie, iść tam na górę. Dobra. Nie chcesz zrobić eksperymentu społecznego, że sprawdzisz nawet, jak się Marek będzie zachowywał, gdy ciebie nie będzie obok ciebie, obok niego? Właśnie. Czy to jest turbo śmieszne? My wszyscy jesteśmy ciekawi, jak on sobie da radę bez ciebie. To wszystko chodzi o to, rozumiesz? To wiesz. A jak myślicie, jak to będzie? Ja myślę, no że... pewnie tak. Próbuję odbić Paliona z więzienia. Potem co może być? Wumałem się do tunelu Paliona, żeby dowiedzieć się, co planują chłopaki. No w sumie, ale zobaczymy. Wiesz, bardziej chodzi o to, że tutaj na tym jednym bloku dość mocno to osłabi, że nie będzie miał swojego kompana. Dokładnie, a my mamy... Gdzie ty jesteś? Tam, patrz, on tak krąży. Chodź, idziemy, mam dla ciebie zadanie, po pierwsze. Widzisz tam te drzewa, ktoś musi je zciąć. A, tylko ja bym tobie dał może jakąś siekierę taką, wiesz, taką... Chodź, będziesz dzisiaj pracować. Walnęło teraz. Dzisiaj będziesz w więźniu pracować na mniejszy wyrok. No właśnie. I na kromkę chleba. A każde jedno ścięte drewno. O. To jest jeden dzień wyroku mniej, a twój wyrok póki co ma 30 lat. Póki co dożywocie masz. No. Czyli to jest jakieś 800 tysięcy lat, więc tak. Masz szansę się wydostać, ale musisz pracować. Weź go tam zatrzymaj przy tym drzewie, żeby mu nie wpadło do głowy coś innego do roboty. Paweł, proszę cię bardzo, tutaj. O, i już, proszę zebrać i zasiąść na nowo. Zasadzić. Proszę się zasadzić. Tak się wyrwałeś do roboty, proszę bardzo, my sobie postoimy i popatrzymy elegancko, proszę. Ale nie, skacz po tym polu, ty kurde, przecież trzeba delikatnie. Ja już mu robię tutaj coś, czym naprawi to wszystko. Ja już naprawiłem, wiesz, bo jestem kulturalny. I tak mu to zrobię na wszelki wypadek. Proszę cię bardzo, Paweł, tu są narzędzia dla ciebie. Jest to. Co ja jestem teraz? A ty jesteś robol, dzisiaj jesteś robol. Jesteś więźniem, dziś, no co ty, człowieku. No i już proszę to naprawić. Ostatni raz mówię, że to trzeba delikatnie pod kątem. Widzisz, ile tu jest ziemniaków gotowych do zbioru? Proszę je zebrać. No właśnie. Co? Kolego, może... No ziemniaki się same nie zbiorą. Prosimy, zabierz tu ziemniaczki dla nas, Pawełku, proszę. Dawaj, Paweł, bo... No i jeszcze Dirta rozwalił. Proszę to tu wszystko uzupełnić. Tak, nie śpisz. Powiem wam tak, nieważne co ja będę robił, ja wiem, że i tak już zginę, już nie będzie mnie napalionował. Ale dlaczego tak zakładasz w ogóle takie negatywne scenariusze? Nie martw się. Przynajmniej właśnie. Możesz być pewny, że jeden z nas przeżyje. Właśnie. Ciesz się, wiesz, ja bym się cieszył z twojego sukcesu. No właśnie. Dobra, ile mam zbierać ziemniaki? No to, jakbyś to wszystko zebrał na raz i na raz posadził, to by ci było łatwiej, przysięgam, naprawdę. Jak mi to z mączką kostną popyla. Co? Jak? Nikt tego nie sadzi. Ty tego nie zebrałeś jeszcze wszystkiego, to są ziemniaki, które są gotowe do zbioru. Człowieku, ja w życiu nie widziałem żadnej mączki kostnej na oczy. Co to jest w ogóle? No i patrz, widzisz, jak elegancko ci poszło? Widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Ładniutko. Dobra, patrz. Ale co to za solówka? Zapominasz, że nas tu jest dwóch? Właśnie. Ale co, we dwóch się będziecie bić jak lamusy? Nie. Lamusem to jest ten, co nie słucha się ziomeczków. No i tu już, i w tym momencie ja bym na twoim miejscu żałował, że podjąłem taką decyzję w ogóle, nie? Dlaczego? Proszę to tu z powrotem załadować.
Załadowy. Wiesz co, ja mam. Ale skąd ma kilo w ogóle, ty? Czekaj, no bo ja mu dałem, ale... No jak mu dałeś? No co ty, człowieku? No przecież zaraz będziemy mieli problem. Co robi? Naciągam na niego cięciwę, nawet jak będzie się odbieg daleko, nie dostanie, to... Przestań. No dobra, no proszę, kolejna. Te drzewa ściąć. W trybie natychmiastowym, a nie, że się będziesz zastanawiał. A to dobre. Ścinaj drzewa. No ścinaj te drzewa, my mamy tutaj robota, ta wyspa się musi rozwijać, no. Jedno za drugim, z uśmiechem na twarzy, proszę śpiewać. Tu nie, to drzewo, akurat tego drzewa nie kopiemy. To drzewo nie kopiemy. To drzewo jest świętym drzewem akurat, proszę go nie kopać. No właśnie. To również jest świętym drzewem. Wszystkie oprócz tych dwóch. Zostaw te drzewka. I z uśmiechem na twarzy. Się, ale proszę wszystko! Z zielonej twarzy dostaniesz. Właśnie. Proszę wszystko ściąć, proszę. Ale... Czy to dziękuję. Są wszystkie drzewa? Czy, co mógłbyś, ty mu dziękujesz? Ej, a mógłbyś je tak do końca... Właśnie. Dobra, możesz chwycić się... Dobra, zakładam zbroję, bo przy tobie to jest... Dobra, proszę... Dobra, Paweł, bo naciągam cięciwę. Te mam mało! Taki spany był na początku. Dobra, tu kolejne drzewo, do końca. Robię. Im szybciej to zrobisz, tym szybciej pójdziesz odpocząć, wiesz o co chodzi. Tak na tym to polega, to są prace społeczne tak zwane. Seksa wam przeszkadza. Ból zadaje mi. Dobra, do końca drzewko elegancko. Jak spadną nasiona, to proszę teraz zasadzić. Nie, proszę mnie zostawić. Błagam. Nie, ja to akurat. Dobrze, elegancko, kolejne drzewo. Nie, bardzo mi się podoba w sumie, jak pracujesz, wiesz? Ma to pewne tempo swoje odpowiednie, nie będę ukrywał. A mogę popacać? No, możesz go nawet, wiesz. Czekaj, bo mnie, kurczę. Proszę się do roboty chycić, a nie. Widzicie, tych drzew tu jest? Ty nie skończysz tego, dopóki nie zetniesz wszystkich drzew. Leci do mnie jak mucha do kupy. Jak się patrzy perfidnie i je tego ziemniaka surowego. Daj mi czasu. Ja ci mogę dać spalone, jak też, chcesz. Też właśnie to chciałem powiedzieć. Nie, że zgij. No to wracamy do roboty. No to do roboty. No i elegancko. I to działa. Co my możemy mu Dawidzie jeszcze dać? Jakie zadanie? Co on może zrobić dla nas, wiesz? No wiesz co, on póki nie trafić. On mi próbuje nie trafić w palec. Nie, spokojnie, tam na dole przecież ten hop. A no tak, jest, zapomniałem. Co? Słuchaj, tobie to nic nie da. Ty nie rozumiesz, tobie to nic nie da. Powinieneś się nas słuchać. No, ale jesteś. Kurde, chciałem go uderzyć, ale mówię, nie będę bić więźnia. No jak słuchaj, nie? Z przyjemnością. Jak chcesz wyskoczyć na solówkę, to ja odłożę broń. Ej, gdzie jest nasz villager, który tu był? Co? Zabili nam villagera, stary, jak tu się włamali. Ha, to taki jesteś, tak? Złaź z tej łajby i się bierz do roboty. Bo te drzewa są nudne. A myślisz, że mnie to obchodzi? Ty... Dam ci teraz nowe wyzwanko. A proszę, dobra, dodaj mu. Chociaż tylko on powinien to skończyć, moim zdaniem. Proszę. A więc tak, chodź, weź na to drzewko za mną. O, bardzo ładnie. Widzisz, tutaj jest taki pewien schemat, nie? I w tym schemacie nie zgadza się jeden blok. Tu go brakuje. Masz go tam dać. Ale tam też nie ma drzewa ogólnie, nie? Dlatego go usunąłem. Aha. Ale źle mi się parkuruje bez tego. Możesz to naprawić. No to daj ma rację, naprawdę. A żeby nie było tak łatwo, to tutaj leży ten blok. O, właśnie. Ułożenia. Co? Tam leży blok. A on nawet nie wie, co on ma naprawić. Tu jest schemat. I widzisz, on ma się znaleźć tutaj. Musisz uzupełnić brakujący element. To jest jak puzzle. To jest jak puzzle. Lewo po prostu tutaj. No. Dokładanka dla dwulatka. Albo trzy. No. No, tak trochę się pomyliłeś. No tak łopatologicznie, no ale chyba źle. No tak mniej więcej by to... Ale nie, ale proszę usunąć ten słup. No ale teraz to ten słup to co? No i elegancko. A no i grzeczny pacjent. A może pośpiewać jeszcze przy okazji, jakieś zielone, co? Zaśpiewasz dla widza? Ładnie, dobra robota. To teraz tak, kolejna misja. Kolego. Ej, tu już nie mamy tego, tu już nie ma tego. Ej, ale tak się nie bawimy, to tak się zasad nie było. Co? Dobra. Bo ja już mam być w tym więzieniu, nie? Słuchaj. Kolejna misja. No dobra, daj mu. 40 kobla chcę uzyskać. Do roboty. Ty, a czekaj, a może niech wejdzie do tego, tutaj, do tej wody? Wejdź tu sobie, weź zanurz, zrób nura. Ty, ja więcej chcę zrobić. Co? No, chcę się zabić. Wejdź, ale on i tak ma respa tam zrobionego. Proszę tu nura zapuścić. Ja wiem, ale właśnie wydaje mi się, że... Ej! Taka skrzynka miodu, no dobra. Ale poczekaj. No nie, no ale to jest już po prostu chamskie, nie? To ja nie wiem, to już trzeba się postarać, no. To już trzeba się po prostu urodzić, prawda? Dobra. To już trzeba takim być.
Daj mi tylko zajrzeć do mojej tajnej skrzynki. Nie wytrzymam. Daj mi tylko zajrzeć do mojej tajnej skrzynki. Już nie będę tak do śmiechu. Co? Mamy jakąś lawę jeszcze? Gdzie on jest w ogóle? No nie, ale zaraz będziemy mieli. Idę do nich na bazę. Gdzie on jest? Właśnie... Ty. Gdzie on jest? O, ja nie wiem. Gdzie on jest? Na dachu skacze, tam u góry. Ja idę do nich po lawę. Panowie, ale to są żarty, idź, sami idź. Się zaśmialiście. Wiesz co? Udało ci się, faktycznie. No ale słuchaj, przecież. Ale tak jak ci mówię, my cię nie chcemy skrzywdzić. Właśnie. Dlaczego ty w ogóle nas osądzasz o to, że my chcemy dla ciebie źle? My chcemy dla ciebie dobrze. Nie, o to chodzi, nie. Jesteś naszym sumplej. Gdzie? Ten most jest dla ciebie nieprzechodny, rozumiesz? Właśnie, ty mnie tutaj nie papuguj. Właśnie. No. Kurde, dobra. Strącisz go? Nie, on tłoki zabrał i się bawi tłokiem teraz. No jak to tłoki? No przecież nie możemy na to pozwolić. No wiem, też niespecjalnie. Poczekaj, idę do nich po lawę. Idź. O, Markowi wezmę. A nie, Marek co już nie ma. Co on robi? Ej, nawet Marek już nie ma lawy. Czekaj. I co teraz? Co, nie mają lawy już? A no u nich na wyspie nie ma? No nie ma. Cześć, sprawdzę. Marek na pewno nie ma. Dobra, oddał mi te tłoki. Idę do Pawła sprawdzić, czy ma. Znaczy no, ja to już nie wiem, czy to jest ich wspólne, czy co. Co? Dobra. Stary, mam lekki problem, wiesz? Jaki? No, lekko się wspiął. Uniósł się. Ale ja mam łuk, ja go zaraz ściągnę. Jak poleci, jak kaczka na dnie. A, widzę, gdzie mają lawę. Dobra, zabieram. Nie! Dobra, wziąłem nawet dwie. No, Paweł, a uśmiechnij się. Zginę, nie rób tak. Dobra, ja ogólnie, Paweł, do ciebie mam ostatnią prośbę. To jest ostatnia lawa w tym wiaderku, jaką mamy tutaj wspólnie, więc mógłbyś jej może po prostu jej tak, niszczyć. Tak, dla dobra ogólnego, wiesz, bo może wam się też kiedyś przydać, nie? Bo ogólnie wy też już nie macie lawy. To jest... Stary, ja nie wiem, co on robi, ja już bym go dawno zastrzelił, nie? Ale nie chce mi się tam lecieć po niego. On już jakąś fortecę buduje nad naszą wyspą, stary, ja nie wiem, co tu się robi. Ja widzę to, ja widzę te tłoki. Ja, stary, nie wiem, jak on tam wyszedł w ogóle, jak on to przekminił. Te tłoki są tak śmieszne. Ale to wszystko zapoczątkowałem, rozumiesz? Czekaj, trzeba go ściepnąć. No jasne, że trzeba, ale... Złaś po dobroci. Ja wiem, co on chce zrobić. Co on chce zrobić? Chce ściepnąć nas. Poszedł, się rozsypał. Ja. No to, że tak powiem, koniec. No to ciu. Dobra, idziemy po niego. Myślę, że ten dzień jest jak najbardziej udany. Mnie się podoba, myślę, że zrobił, co miał zrobić. Dokładnie. Lekko nam tylko oszpecił bazę, zrobił tam ten początkową wyspę. No i tą lawę trzeba uważać, bo to jest serio ostatnie wiatro lawy, nie ma więcej. No prawda, dobra. Paweł, ładuj się z powrotem do celi. Myślę, że na dzisiaj możemy zakończyć. Ale go dostaję dzisiaj 4+ i dostaję za to kawał dobrego mięsa. Ładuj się do paki. Prawda, ładuj się. Tutaj w pacę masz zachętę. Jaką? Giemnior! No i elegancko. No i fajnie, muruję go. I ja w tym momencie dziękuję bardzo widzowie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie, na którym mam nadzieję, że zdobędziemy bzyka, pokonamy go i wygramy tą wojnę na wyspach.